Witam Was dzisiaj serdecznie, witam Was w Osikowej Akademii Małego Artysty. Dzisiaj razem wykonamy wielkanocnego osikowego zajączka. Zobaczcie, ja tutaj Wam pokażę, jak ten zajączek będzie ostatecznie wyglądał. Każdy z Was otrzymał taką torebkę. Jest to zestaw wszystkich materiałów potrzebnych właśnie do wykonania takiego osikowego zajączka. Zaczynamy! Tą formę będziemy przykładać do tej formy styropianowej w ten sposób, że na każdej formie styropianowej tutaj widać taki zgrzew. Na środku mniej więcej będziecie widzieć taki zgrzew, taka linia. I do tej linii przykładamy właśnie w ten sposób. Staramy się przytrzymać. O. Przytrzymać i obrysować ołówkiem. Ja już mam oznaczone kreską, oczywiście miejsce, gdzie będzie brzuszek naszego zajączka. W torebce numer 1 się znajduje. Płatki mają stronę klęsłą, czyli tą łyżeczkę, na którą nakładamy coś, i zewnętrzną wypukłą. I teraz zwróćcie uwagę zarówno na instrukcję, jak ja też Wam tutaj za chwilę pokażę. Będziemy zaczynać od przyklejania tych płatków na formie styropianowej od góry. Tutaj, jak jest czubek naszej formy, to w tym miejscu na oznaczeniu będziemy nakładać płatki. Czyli na stronie wewnętrznej będziemy smarować klej. Więc zakończyliśmy pierwszy etap. Etap oklejania brzuszka zajączka. Otwieramy torebkę numer 2.
No dobrze, słuchajcie, zobaczcie, ja już mam oklejony cały element, całą formę szarymi płatkami. Przystępujemy do kolejnego etapu, czyli tak jak wspominałem, będziemy wykańczać, dekorować naszego zajączka. Wyjmujemy torebkę numer 3, zwróćcie uwagę, to jest ta torebka, ale tam w środku mamy jeszcze jeden element, który jest ważny. To jest taka drewniana podstawka, taki plasterek drewna. Zwróćcie uwagę, on tutaj ma specjalną dziurkę. Słuchajcie, będziemy zaczynać od tego, że teraz będziemy robić podstawkę, tak żeby już ten nasz zajączek mógł sobie spokojnie stać. Będziemy przyklejać, zobaczcie jak na instrukcji, policzki. Będziemy robić policzki, takie wesołe policzki. Będziemy przystępować do kolejnego etapu, czyli będziemy wykańczać naszego zajączka uszkami, grzywką, policzkami. Już policzki już przyklejaliśmy, ale jeszcze będą oczywiście i wąsy, i ząbki, i nosek. Mamy torebkę numer 4. Każdy z Was otrzymał tak, dwie takie wykałaczki drewniane, dwa patyczki drewniane. Otrzymał też oczywiście takie dwa duże płatki szare i cztery takie elementy. Jak myślicie, te elementy to będą, tak, to będą uszy jeszcze naszego zajączka. Ale od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że na zewnętrznej stronie tym razem, jak łyżeczka, umawialiśmy się, że płatki to tak ta trochę łyżeczka i tu jest ta wewnętrzna strona, która się nabiera, to teraz na tej zewnętrznej części przykleimy płatki, dwa płatki, weźmiemy sobie tutaj te, które nam zostały, przykleimy je po jednym płatku na jeden taki element.
Wbijamy. Jedno ucho mamy. I drugie ucho mamy. Ok, torebka numer 5. I z torebki numer 5. Wyciągamy. No co my wyciągamy? Oczywiście wełnę. Na koniec chciałem Was serdecznie pożegnać, podziękować za wspólnie spędzony czas. Oczywiście zapraszamy do Osikowej Akademii Małego Artysty. Zapraszamy na kolejne serie, które przygotujemy z okazji Dnia Mamy, z okazji Święta Niepodległości, z okazji Dnia Dziecka, jak i Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się przede wszystkim, że wasze zajączki, mój też oczywiście, sprawiły dużo radości wam, ale może i waszym najbliższym. Zdrowych, wesołych świąt dla was, dla całej rodziny. Serdecznie jeszcze raz dziękuję i zapraszam was do kolejnych na kolejne warsztaty, na kolejną przygodę w Osikowej Akademii Małego Artysty. Żegnamy, zajączek też macha tutaj dla was. Do zobaczenia, do usłyszenia, wszystkiego dobrego.